Siemanko, jestem Winylife, ze mną jest Magdalena Maluba. Cześć, hej, hej. Jesteśmy na Prime Cosmos, ale musimy się trochę cofnąć też, dlatego że spotkaliśmy się też na live game w Złotych Tarasach. Niestety tam urwało mi dźwięk i co nieco został sam obraz. Popatrzałem sobie i tyle mi zostało. Więc tak o, pojawia się na live game wraz z Maćkiem Ratajem, obydwoje jesteście uczestnikami. Poruszę temat najpierw tego, jak ci się w ogóle podoba oprawa i w ogóle pierwsza konferencja live game. Pierwsza konferencja spoko, oprawa też. Myślę, że te panele były nie do końca dopasowane. Było to robione chaotycznie, dużo osób obrażało się, że chce być w tym panelu, w tamtym i finalnie ja zostałam na sam koniec i od godziny 16 czekałam na swój panel i na moim panelu już no, była lekka stypa, nie? To znaczy ja nie mówię, że szukałam jakichś dymów i tak dalej, ale no już wszyscy byliśmy naprawdę zmęczeni, gdzieś tam wycieńczeni. Ja też nie wiem, co mogłabym powiedzieć dziewczynie z soboty, która mówi mi, że no, przeszła ciężką depresję i jakby, no wiesz, no co ja mam powiedzieć, no... No rozumiem, rozumiem, rozumiem. No, taki... Obejrzyj i wiesz, taki... też byś nie wiedział, co powiedzieć, no. Impas taki. Tam trochę się zadymiło, tak mini, bo Krużli tam z tymi zębami, Maciej Ratej powiedział, że go nie stać. Dowiedziałem się oczywiście, ile te zęby kosztowały od ciebie w poprzednim wywiadzie, 25 tysięcy złotych. Spotkałem się w dniu następnym z Krużwilem i powiedział, że zrobi sobie zęby za 100 tysięcy złotych i że go stać. No to my czekamy, bo uważam, że no przydałoby się przynajmniej wybielanie, które kosztuje 600 zł, by mu się przydało. Więc zobaczymy, czy faktycznie zrobi zęby za 100 koła. Okej, okay, a co powiesz na to, że właśnie Krużwil powiedział, że powiedział do Krużwila, że go nie stać, to jest... Krużwil powiedział tak o, skandaliczne zachowanie Maćka Rataja. Czy on nie przesadził, czy przesadził, twoim zdaniem? Krużwil? Tak. A Krużwil zawsze przesadza, przecież to jest, wiesz, megalomania u niego ze wszystkim, więc jakby wiesz, to co mówi Krużwil, to przez dwa, nie? Rozumiem. Dobra, no jesteśmy na Prime, Kosmos. Kurde, tu był Kosmos, co? I ty się tam mocno odpaliłaś podczas konferencji. No już parę... Twój brat w ogóle. I, że tak powiem, parę grażyn już do mnie napisało na Instagramie, nie? No i przez to takie grażyny, wchodzę na ich profil, nie? Panie, ja nie mówię, no każdy może mieć nadwagę, ale mają dosyć sporą. Dwójka dzieci i one do mnie, wypierdalaj kurwa, zniki z internetu, ja pierdolę, ty patusia rojebana. I wiesz, czytasz takie coś, myślisz sobie, okej, okay, jednak nie powinnam się przejmować niczym. Ale niedużo osób mnie też propsuje, nie? No bo... Ale czemu się tak odpaliłaś w ogóle? Bo... No stary, ale ty widziałeś, że wiesz, każdy jest przeciwko Maćkowi. Ja się nic nie odzywałam. Tak, raz się odezwałam, jak Dzik zaczął mówić coś na temat TikToka, nakręcanego na to, żeby pisać pod zdjęciem chłopaków Team Rataj. I wtedy się wtrąciłam, bo to ja tego TikToka nagrałam na swój profil, na swojego TikToka, nie Maciek, więc tutaj troszeczkę pomylił zdarzenia. A będę sobie nagrywać na mojego TikToka co chcę, bo mam zajebiste zasięgi, będę je wykorzystywać, jeżeli chodzi o TikTok. Więc to był raz, jak się odezwałam. Drugi raz mi się bardzo nie spodobało, jak strollowany użył słowa frajer, bo takich słów się nie używa. Ale jakby do Sebastiana nic nie mam, przeprosił nas też za kulisami, że faktycznie poniosły go emocje, takich słów się nie mówi. I wtedy właśnie się odpalił też mój brat, bo on jest bardzo uczulony na takie słowa, typu frajer i tak dalej, czy jakiś tam, nie wiem, konfident 60 i to dla niego to jest wszystko, wiesz, gdzieś tam równoznaczne. A jeżeli chodzi o Dzika, to nie podobało mi się, że przyszedł sobie ze swoimi ziomkami, którzy tam teraz, wiesz, strasznie kozaczą, ja uwielbiam takich prawilniaków i wiesz, i oni tam mogli sobie drzeć pizdę, że tak powiem, a jak ja się coś... A jak ja coś krzyknęłam, to od razu wielka nagonka na mnie, że po co ja się odzywam i wiesz, Dzik idzie do studia i że ja się nie powinnam wtrącać, nie powinnam się odzywać. Nie, twoje ziomki mogą się wtrącać i mogą się odzywać, nie? No więc jakby, słuchaj, no u mnie to jest tak, no ja bardzo Maćka kocham, to jest mój facet i po prostu czasami ponoszą u mnie emocje, nie? Gdybym ja sama miała mieć walkę, to ja nie wiem, czy moja psycha by wytrzymała. Ja bym tam wszystkich pozabijała chyba od razu na moim panelu, nie? Więc no, taka jestem. Mi się wydaje, że ty, serio, ty pasujesz do oktagonu, no bo nic ci nie brakuje. No ale stary, to z kim ja się mam bić? Z facetem? No kurde. No nie, no wiadomo, że z kobietą, nie? No ale odpalona jesteś na maksa, nie? Ja nie wiem. No ja zawsze byłam odpalona, no. Dlatego boję się takich sytuacji, wiesz? Bo ja bardzo staram się dbać gdzieś tam o tą moją reputację i staram się unikać takich sytuacji. No ale czasem emocje ponoszą, wiesz, kurwa, nie mogę się wysłowić już nawet. Emocje biorą górę, wiesz? I ja tego nie żałuję, sam sobie będą komentować jakieś grażyny, niech sobie komentują. Ja taka jestem, jestem impulsywna i czasem mi odwala, no i trudno. Jak uważasz, że poradził sobie Maciej Ratej na dzisiejszej konferencji? Myślę, że Maciej dobrze sobie poradził, bo wiesz co, on w przeciwieństwie do mnie jest bardzo opanowany. I ja mu tego zazdroszczę, wiesz? Naprawdę, ja mu zazdroszczę takiego luzu, takiego, wiesz, że ktoś może mu coś powiedzieć, a on tak popatrzy.
okej, okay, no i co? I ja bym tak nie potrafiła. I jakby ja jemu tego naprawdę zazdroszczę, bo wiesz, on jest teraz spokojny, on sobie już mówi o innych tematach, wiesz, jest głową gdzie indziej, a ja dalej jestem, wiesz, nabuzowana, nie? Więc no ja takim ludziom jak on zazdroszczę. Okej, okay. Poruszmy jeszcze temat gali Alkoholmaster, na którym brałeś udział i podobno tam właśnie włodarze się nie rozliczyli z tobą? O Jezu, na tym to jest etapie. O Jezu, to jest na takim etapie, że oni w ogóle nie odbierają telefonów od mojego prawnika. Pewnie sobie już zapisali numer i podpisali nie odbierać. Zwłaszcza zastrzeżonego działa. Wiesz, mi w ogóle nie odpisują, jak do nich piszę wiadomości, nie odczytują. Jak piszę jakieś komentarze, to je usuwają, jeżeli odpalają live'a, tego swojego przykrego live'a, którego ogląda tam 50 osób. Na Instagramie. Tak, na Instagramie. To też i tak, jak mi się wyświetli, bo ich obserwuję, że robią to, jak tylko walnę jakiś komentarz, to oni od razu przerywają live'a, nie? Tak się mnie boją. Ale ja mam tutaj lepszy pomysł, po co mam działać w pojedynkę i tak nie ma z czego ściągać tego siana. Po prostu zbierzmy się wszyscy razem, zawodnicy Alkoholmaster, i zróbmy im taki pozew zbiorowy, nie? I dojedźmy ich, bo ja uważam, że to małżeństwo, które to organizowało, to są zawodowi oszuści. Oni już zaczęli od tego chodzę na imprezy, czy coś takiego. Jak ktoś nie wie, o co chodzi, niech sobie tam po szpera na wykopie. Oni już kiedyś zrobili grubego wała i ja myślę, że ci ludzie w ogóle mają siano z tego, że oni zawodowo po prostu oszukują ludzi. No, tak uważam. Przykre bardzo. I niech mnie pozwał za to, co mówię. No. Maluba, tak podsumowując na koniec, już fajnie, super się wypowiadasz, ale ja bym chciał jeszcze zapytać o Maćka Rataja z jedną kwestią, bo kiedyś się spotkaliśmy w przeszłości w jakichś różnych okolicznościach i Maciej Rataj wtedy ci nie nosił walizek, jak wyjeżdżaliście albo wjeżdżaliście, już nie pamiętam, chyba się pakowaliście. Czy teraz Maciej Rataj twoje walizki nosi? Zaskoczyłeś mnie. Lubię. Maciek nie nosił moich walizek, ale sobie zapamiętałeś. Czekaj, czy on teraz nosi moje walizki? Ej, chyba ja sobie sama noszę dalej moje walizki. No Maciej Rataj, musisz coś zmienić. Ale mnie złapałeś, faktycznie, no. Dziękuję, chyba tak. Dziękuję ci bardzo mocno za wywiad. Piona, dzięki. Wiele razy mogłeś wszystko zmienić. Życie po to masz, by żyć, nie przeżyć. Jak masz komfort, to wyjdź z tej strefy. Wiem, że boisz się ryzyka, łatwiej żyć na kredyt. Wiele razy mogłeś wszystko zmienić. Życie po to masz, by żyć, nie przeżyć. Jak masz komfort, to wyjdź z tej strefy. Wiem, że boisz się ryzyka, łatwiej żyć na kredyt. Wiem doskonale, co to znaczy próbować i przegrać, i ruszyć z miejsca, z powrotem zaczynać od zera. Mówię sobie, satysfakcja...